Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym zajrzymy do MRF-a, znaczy zajrzymy do Pit Ganga. Wyczyścimy ten gaźnik, może się coś przejedziemy. Cóż, no wyciągniemy ten gaźnik. Zobaczymy, co tam się przytkało. No, ale to jest duża szansa właśnie, że dysza wolnych obrotów, że ciężej odpalał. I ewentualnie, jak starczy trochę czasu, to wyciągnę tylny amortyzator. Nasmaruję to tam wszystko, żeby nie skrzypiał. Nie wiem, czy się nagrało, bo coś mi się kamerka ścięła. Odpalił od pszczała na dotknięcie po prostu. No tak jak mówiłem, dysza była zatkana. To było tym spowodowane, nie to, co się mi pisali, że jakieś, jakby to można powiedzieć, żeby wstawić na przewodzie jakieś sitko albo coś w tym stylu, to by mi tak nic nie dało. O, wywaliłem ją. Na dyszy głównej była uszczelka gumowa, ona się rozsypywała i zatykała dyszę przez to. Teraz już nie powinien być żaden problem z gaźnikiem. Wywaliłem całkowicie tą uszczelkę gumową i tyle, no. I tyle. Aha, kranik jest zamknięty. Dobra, nasmaruję łańcuch. W dzisiejszym odcinku nie zajmiemy się na razie tym amortyzatorem tylnym. Zobaczymy ewentualnie w następnym, jak będę miał chwilę czasu, no to rozbiorę całe tylne zawieszenie, czyli wahacz wyciągnę, amortyzator, te tulejki się wszystkie posmaruję. Ewentualnie dorobię kalamitki, tak żeby nie trzeba było tego rozbierać w przyszłości, tylko psiknie się kalamitką i no i tyle. Dobra, zmieniam kamerkę i przejedziemy się kawałek. To Wam opowiem, co dalej z kanałem. Dobra, jedźmy się, przejedźmy się. Paliwa coś jest. Dzisiaj może będzie lepiej. Nie będzie się nic zatykać. Zanim zaczniemy, zapraszam Was na mój drugi kanał. Są już tam dwa filmy. Więc jeśli jesteście ciekawi, co się dzieje poza kontentem feedbajków, serdecznie Was tam zapraszam. Na razie są dwa, ale w najbliższym czasie będę ruszał ostro z filmami. Pali ładnie. Dobra, jedźmy wolniej. O kurde, pełno much tu jakich jest, a nie wziąłem cegłówki. Jakie są dalsze plany na kanał? No niestety, ale w sferze pitbajków tymi kroczkami będę uciekał. Będę się usuwał w bok. Będę uciekał od tematyki. Czy to jest koniec kanału? Mi się wydaje, że może nie. Ale będą się naprawdę rzadko filmy pokazywać. Ja mi się zachce, to będę nagrywał. A ja mi się nie zachce, no to nie będę nagrywał. Jeśli chcecie uciekać z kanału, odsubskrybować kanał, zachęcam do tego. Ja ogólnie będę się teraz zajmował całkowicie innymi sprawami, bo mi się wydaje, że no nie ukrywajmy, ale pitbajki w Polsce to już się przejadły. Tak Wam powiem. To już nie jest to samo, co parę lat temu. Promowałem to, bo to był tani sport. A teraz... teraz ogólnie powiem Wam, że już takie tanie to nie jest. Przy obecnych cenach paliwa i... chociaż i tak w porównaniu do crossowy, no to jest, jeśli ktoś chce jeździć, to będzie o wiele tańsze, nie? Rozwiązanie.
dla mnie przynajmniej. Dla mnie już to nie jest w stanie rozwiązanie. Będę się przerzucał na coś innego. Może jakieś kłady albo coś w tym stylu. Ale to też pewnie nie te 110, typowo 110 taka. Bardziej coś 4x4 małego. Z silnikiem 110. Coś takiego będę kombinował. Może czujecie się zawiedzeni albo coś w tym stylu. Jest to zrozumiałe, nie ukrywam. Ale jak powiedziałem, no może to nie jest koniec, bo jeszcze mamy ten turbo projekt przed nami. I może jak będę miał jakąś motywację, jak będę miał jakieś chęci, no to zrobimy ten turbo projekt, no i dalej pociągnę, bo ja naprawdę mam bardzo, ale to bardzo dużo pomysłów. No ale jak już wam nieraz wspomniałem, przy obecnych cenach nie jestem w stanie na moje projekty odłożyć. A nie chcę, od razu wam mówię, nie chcę od nikogo żadnych pieniędzy sępić. No bo potem mam zobowiązania, nie? Gdybym brał od was pieniądze, no to mam zobowiązania wobec was. Musiałbym kręcić odcinki z przymusu, a takie odcinki z przymusu, no to wiecie. To nie byłbym ja. Zarąbiście. Dobra, zgaśmy go. Jak słyszeliście, no planuję troszeczkę usunąć się teraz na bok, kurde, z działalnością w świecie pitbajków. No może nie będzie to koniec kanału, ale jak mówiłem, będą rzadko się ukazywać jakieś odcinki. Chyba że, no tak samo jak powiedziałem, będę miał jakąś motywację, coś w tym stylu i chęci, no to ponagrywam wam więcej odcinków, nie? Tak jak też powiedziałem wcześniej, zachęcam was do mojego drugiego kanału. Obecnie są tam dwa odcinki, ale zaczną się ukazywać częściej i więcej. Co do dalszej kwestii pitbajków. Mój Pitgang 140 XD będzie na sprzedaż. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, no jest to naprawdę bardzo dobry pitbike, wszystko porobione, wsiadać, jeździć, nie ma nalatane dużo, dołożone trzymaki, dołożone światła, pokażę, że światła działają, żeby nie było. Pali na dotyk. Światło z przodu, nie wiem jak to na kamerce, może trochę mrugać, ale prawie nie mruga na wolnych obrotach. Światło z tyłu też praktycznie nie mruga, nie wiem, na kamerce to może mrugać, nie? Jaka mnie cena interesuje? Cena ostateczna wam od razu powiem, bo zaraz będziecie się pisać, ile mogę najmniej za niego chcieć, ile to, ile tamto. 4,5, niżej nie zejdę. Choćby nie wiadomo, kto nie przyjechał po ten motor, poniżej 4,5 nie zejdę. No skarpety są dołożone. Dokładam tak samo do motorku ten zarąbisty filterek. Osłonę filtra powietrza. Powiem wam, że to jest kozacka sprawa. Praktycznie nic nie przepuszcza. Przez to motorek, no musielibyście się postarać, żeby zaczął kopcić, nie?
że zaciągnął syf. No, są nowe klocki z przodu, z tyłu, dołożone są klameczki, nie na wygląd. Od razu ja, jak wszystko co dokładam do tego motoru, te klamki nie są dołożone na wygląd. One są naprawdę mocne. O, już ktoś kładem jeździ. Dołożony też paseczek z tyłu, też nie na ozdobę, jest to bardzo funkcjonalne. Bardzo dużo razy pomaga w wyciągnięciu motorka albo coś w tym stylu. Jest nowa świeca dołożona, jest chłodnica, która działa. Jest po całości gorąca. Nie słuchajcie tych wszystkich znawców, co piszą, że się silnik przez to zatrze. Jakby miał się silnik zatrzeć, to już by się dawno zatarł. I grzeje po całości. Nie zapowietrza się, jak niektórzy wam by wypisywali. Co więcej, no tyle no chyba. Chyba tyle no. Opony z tyłu jest ogrom. Opony z przodu jeszcze większy ogrom. Prawie się nie starła. No ja jeżdżę tylko praktycznie po terenach, że mało co po drodze, nie? Jedynie tyle co z domu kawałeczek po drodze przejadę, a tak to cały czas tylko i wyłącznie teren. Dlatego ta opona się praktycznie nie ściera u mnie. Do czego się tu można doczepić? No tylko ten plasticzek tutaj. Ten plasticzek ma tylko tutaj to jedno mocowanie wyrwane. I chyba tu gumeczki brakuje. No, tyle. Tyle. 4,5. Lokalizacja Dębno, okolice Brzeska, Małopolska. Kontakt przez Instagrama, link w opisie pod filmem do mojego Instagrama, przez Facebooka, link do grupy na Facebooku, tak samo jest na dole w opisie pod filmem. Tam jestem administratorem, więc jeden jest tylko administrator Rafał, więc możecie do mnie napisać. Tak mnie najłatwiej namierzyć na Facebooku. No i tyle, no. Sprzęt mi się wydaje, że nie jest zatyrany, jak to wszyscy piszą, że najbardziej zatyrany pitbike w Polsce. To, że się wywalał motor na bok albo coś, że czasami przygazowałem, żeby wyjechać pod górkę, to nie znaczy, że motor jest zatyrany. Wierzcie mi, ten silnik, czy mój, równocześnie jakbyście dali jakiemuś młodemu mój motor i nowy motor, wierzcie mi, że w tym samym momencie czy mojego, czy tego nowego zajedzie ktoś. Chociaż nie wiem, czy nawet mój duży nie pochodzi przez to, że mam filtr powietrza i już trochę dotarty silnik. Więc no. Tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, tak czy inaczej i tak ktoś by go zajechał szybciej niż sam silnik od siebie by miał padnąć. No. Po prostu ktoś go i tak wcześniej zatrze przez pociągnięcie wody, błota, niż silnikowo, że miałoby się na przykład skończyć pierścienie albo cylinder albo coś. No tak wam powiem, więc czy nowy, czy mój, młody jakiś użytkownik na pewno zajedzie mniej więcej po tylu samych motogodzinach. Tyle. Też u mnie w okolicy też już tak za bardzo nie ma z kim pojeździć na pitbajkach. Ogólnie się u nas pitbajki kończą. Jeszcze był czas, gdzie się jeździło tą ekipą, było trochę ludzi, żeby sobie można było pojeździć, no ale to się już skończyło. I teraz będę musiał wymyślić coś nowego, coś tańszego. Jak wymyślę jakieś tańsze rozwiązanie, coś mi się wydaje, że chyba będą kłady. Tak obstawiam. Zastanawiam się nad kładami albo nad, uwaga, słuchajcie mnie, nad kosiarkami do trawy. Tylko kosiarki do trawy są drogie. No, drogie. Ale też takie enduro takimi kosiarkami do trawy, coś w tym stylu, też byłoby fajne. Ale chyba obstawiam, że będą kłady 110. Ekipa się u wujka, tam u skauta 1981, u niego się ekipa zbiera i upalają tam kładami i myślę jakiegoś jednego zreanimować i do nich dołączyć. Ale te odcinki już nie będą się ukazywać na tym kanale, bo to jest poświęcony pitbajkom, lecz na tym drugim kanale będą się pokazywać wtedy takie odcinki. Więc zachęcam was do subskrypcji kanału,
do zajrzenia. Zachęcam Was do zajrzenia na tamten kanał, do subskrypcji kanału. No i tyle, no. Ja uciekam. Jesteście zainteresowani motorkiem? Piszcie śmiało, póki jeszcze jest, no. Nie wiem, będę chyba wystawiał na grupę jeszcze raz, spróbował. Dobra, kończmy to. Kończmy to. Drogi praktycznie nie widać. Mogę Wam też zdradzić, że miałem w te wakacje sobie pojeździć trochę. Mianowicie co weekend gdzieś się wybrać do kogoś, na jakieś ekipy tutaj, co jeżdżą na YouTube, takie większe pitbike'owe. Ale nagłe zmiany cen paliwa mi pokrzyżowały plany. W obecnych cenach, no to mi się troszeczkę nie kalkuluje na Rzeszów uderzać albo coś i płacić te około 200-300 zł za przejechanie się na weekend do kogoś pojeździć. Jeszcze plus ewentualnie jeszcze jakieś koszta z motorkiem związane, nie? Jakieś rozwalone dętki, połamane klamki. Coś w tym stylu, więc troszeczkę mi się nie kalkuluje, nie? Paliwo poszło dwa razy w górę, więc... Ale powiem Wam, teraz zarąbiście jedzie. Kurde, moc jest. W porównaniu z tym, co było wcześniej. I wyobraźcie sobie, przy ostatnim odcinku wszystko to była wina dyszy. Czyli tak dokładnie jak przewidziałem. Oceniłem. A nie jak tam ktoś pisał, że zajazd. Zajazd, straszny zajazd i nie, dlatego nie chcę chodzić. Nie, po prostu się oderwał kawałeczek tej gumeczki. Kawałeczek gumeczki i teraz nawet nie szczela z wydechu, ani nic. Chłodnica działa. O, kurde, gorąca. I robi, spełnia swoje zadanie. No, dobra, to tyle. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!